realizowany pod hasłem Lepszy Internet zależy od Ciebie. Każdy z nas może przyczynić się do tego, że internet będzie miejscem bezpiecznym i przyjemnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Internet to ogromny potencjał, który można wykorzystać w edukacji czy w kontaktach z rówieśnikami. Serdecznie witam szanowną dyrekcję naszego zespołu, Radę Pedagogiczną, Was koleżanki i koledzy. Zapraszam na spektakl Lepszy Internet zależy od Ciebie. Oddaję głos szkolnym aktorom. Ej, Magda! No co jest? Jest sprawa, chodzimy do internetu. To tak! Popatrz, to już XXI wiek, a tyle możliwości daje nam internet. Możesz uczyć się świata, latać po sieci i coś nie pasuje, wyraz swój sprzeciw. Ten wynalazek zmienił nasze życie. Wystarczy, że wpiszesz www, kilka liter i od razu na rzeczywistość. A co niemożliwe, jest już blisko. Bach, i uczy się w tecie. To jest dla Ciebie. Tak, i wiesz to przecież. Możesz poznawać nowych ciekawych ludzi, którzy się znają po czynnym guzie. Ale uważaj, bo to jest ważne. Niektórzy ludzie chcą marnąć Cię fałszą. Serwują po sieci śmieci wymiarcowe i to nie są skuterzy słoneczni Kalifornii. Ty się mały trzymaj od nich z daleka. Czujesz niebezpieczeństwo? To szybko uciekaj. Spytaj rodziców, oni Ci pomogą. Sieciami PL też są obok. Mam zaszczyt przedstawić Państwu wstępem pod tytułem Nigdy
waszej występują koleżanki Julka i Patrycja. To jest pokój Julki. Do Julki przychodzi koleżanka Patrycja. O, jesteś, siadaj. Hej Julka, co tam? Surfuję po necie, szukam opracowania na polski. Chyba nie powinnaś. Nasza polonistka też to zrobiła na tę stronę. Coś ty, skąd robi na to czas? Pewnie siedzi i pracę domową sprawdza. A co zrobisz, jeśli się kapnie? Spoko coś wymyślę. U niej zawsze spada na cztery łapy. Co to mi dobra było monitora? A to na gadu, ktoś chce pogadać. Kto to? Znasz go? Nie, ale zaraz poznam. Jakaś dziewczyna, literka, lubi podróże, książki i chętnie sobie spędzi miły czas. Spytaj się jej, czy na jakiejś stronie z zadaniami domowymi. Zaraz, o jest, patrz, napisała. Pewnie się znam, a na dodatek moja siostra czyta tony książek i zawsze pisze do tego wypracowania na polski. Czytałaby się nam na kolonie Polska. Spoko jest do siebie miasta. Może spotkałabym się z nią w sobotę o 11:00 przy tartuszy. Same sobie z tym nigdy nie poradzimy. Na mnie nie licz. Ty też nie powinnaś tam iść. Proszę, no a puszczę, nie wiem. No dobra, ale nie wiem, moje słowa. Chodźcie, chodźcie, nie wiem, ja już o sobie muszę pisać i pracowania na nowo. Nieznajomy z internetów może sprawdzić być głupotą. Nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz, więc uważaj. Mam zaszczyt przedstawić Państwu wstępę pod tytułem Sprzeczki siostrzane, czyli o wyzyskiwaniu starszego rodzeństwa. Występują Natalia, starsza siostra, Iza, młodsza siostra. Zajrzyjmy, co robią siostrzyczki. O, starsza przy komputerze, a młodszy jest już właśnie lata. Chyba ta mała coś kombinuje. Czego w nowej jest zajęta? Właśnie widzę, trzecią godzinę ćwiczy komputerem. To jest prawa. Akurat, ćwiczy się jedynie ruchy prawej dłoni. Przez ciebie straciłam drugie życie. Nie zauważyłam, skoro wciąż się odzywasz. Dobra, mama. No dobra. Mama kazała się w zakupy, bo sama być późno. Zaraz zamykają, a my nie mam na to chleba. Medytujesz, jak ty zjadłaś zakupetnie. Lepiej sama jedź. Ty jeszcze uczysz przy tym komputerze, a rozumuję, co tu ci brakuje. Ja nie pójdę, lecz nie mam dowieść się, ile czasu. Trudno pisać tę krótko. O dostanie wywiadów w szkole jako szczęście, pyta cię o naukę. Widać, że internet to źródło wiedzy, w którym można utonąć. Idź do tego, lepiej pilnie własnego nosa, bo ci go tak nadal, że pożałujesz. Śmieszna jesteś, wcale się nie boję, a jak będziesz w sklepie, to kupisz ciastka. No, wszystko zjadłaś? Lepiej kup jakieś i pamiętaj, żeby były smaczne, bo inaczej mama dowie się kilku ciekawostek. Papa, dobra, idę. Mała się zaczyna w bierze, bo chce się już przy komputerze. Nigdy nie pozwól, żeby komputer zepsuł relacje z bratem siostrą. Mam zaszczyt przedstawić Państwu scenkę pod tytułem Na ratunek ofierze sieci. Występują koleżanki Małgosia, Marysia i Ewelina. Marysia i Małgosia spotykają się na podwórku. Podsłuchajmy ich rozmowę. Wybierasz się dziś na kurs? Jasne, nie mogę stracić zajęć, bo potem pokupię się w układzie należnym. O której wychodzisz? Przed 15. Właśnie do ciebie? Jasne. Myślisz, że Ewelina przyjdzie? Wątpię. Odkąd ma dostęp do internetu, nie widzi świata poza swoim komputerem. Racja. Kiedyś w ogóle nie opuszczała zajęć, a teraz trudno ją do czegokolwiek zachęcić. Ewelina mieszka tu niedaleko. Może zajrzymy do niej i zbadamy, co jest grane. Tak bardzo lubię do niej pójść w moim. Racja. Chodźmy. Masz sporo zaległości. Nie chcę do głowa nie boli. Co się z tobą dzieje? Unikasz nas, jakbyśmy nie byli.
ale najpierw muszę sprawdzić pocztę. Proszę nie zostaw ten przedaż czasu. Brakuje nam ciebie, tak długo jak do twojego towarzystwa. No dobrze, możecie nam wyliczyć. To której jest próba? 15:30. Przyjdziemy po ciebie. Dzięki, jesteście prawdziwymi przyjaciółkami. Gdy ktoś jest ofiarą sieci, na ratunek spieszy dzieci. Uzależnienie od komputera jest jak narkotyk, a więc się nie da. Zaplanuj zawsze czas w internecie i żyj radośnie w normalnym świecie. Zajęta? Czy?
Jak to czy? Komputer tam mam włączony. To widzę, ale to chyba mi to wymiana. Jak to co? Tu jest tyle fajnych rzeczy, że nie są zamknięte, żeby to wszystko zobaczyć. A ile ludzi można to poznać? Z całego świata, prawda? A nie tylko z naszego osiedla. To na naszym osiedlu nie masz się z nim zaprzyjaźnić? A w klasie? Tak, bez nadzieja. Sami tacy zwyczajni. W internecie to dopiero możesz poznać fantastycznych ludzi. A każdy jest taki super, że nie uwierzysz. Oczywiście, że nie uwierzę. Bo to po prostu niemożliwe. To jak? Jedziesz ze mną do babci? Nie dzisiaj, tato. Jak nie dzisiaj, to kiedy? Oj, przestań. Nie widzisz, że jestem zajęta? Kasiu, skocz do sklepu. Skończył się cukier, a muszę jeszcze kupić ciasto na jutro. Przecież teraz nie mogę. I po drodze wyrzuć śmieci. Przecież jestem zajęta. Cześć, Kasia. Idziesz z nami na trening? Ostatnio już cię nie było, a trener powiedział, że jak kogoś nie będzie 3 razy, to nie będzie grał w pucharach. Co ja? No coś ty. Zawsze masz pierwsza na treningu, a ostatnio wychodziłaś. Trener mówi, że w tym sezonie możesz zostać kapitanem drużyny, a ty rezygnujesz? Co się stało? Dziewczyny, a pan chce się jeszcze biegać tak ciągle na te treningi? Bo mi to już przeszło. Teraz ja mam ciekawsze zajęcia. Wiem, rzuciłaś siatkówkę, bo mówiłaś, że koszykówka jest ciekawsza. Pewnie w tajemnicy przed nami trenujesz, żeby niedługo zostać gwiazdą kosza. Jasne. Te tłumy kim służyć? Kasia, Kasia, Kasia. Dziewczyny, dajcie spokój. Teraz ja mogę sobie spokojnie posiedzieć w komputerem. Tutaj też mam wszystkie mecze siatkówki. Nie żartuj. Przecież to nie to samo. Pewnie, że nie to samo. Komputer jest o wiele lepszy niż ciągłe treningi, mecze, treningi, mecze. Chodź, Ania. No nie da się normalnie porozmawiać. Niedawno pod fajną koleżanką, a teraz cały dzień spędza przed komputerem. Z domu nie można wyciągnąć. Masz rację, bardzo się zmieniła. No ale chodźmy, bo spóźnimy się na trening. A potem pójdziemy na spacer, bo chcę ci pokazać piękną brzozę, która rośnie na skraju lasu. Chodź. Kasiu, już późno, pora spać. Dobra, mamo, zaraz skończę. Ale lekcję na jutro odrobiłaś? To ja, to wszystko ja. Ha, ha, ha. Potrafię wszystko. Mogę wszystko. Jestem niewielkim programem, ale mogę narobić dużo zamieszania. Zacznę od wyświetlania na ekranie różnych komunikatów, a potem uszkodzę programy. Całkowicie zniszczę twoje dane, aż wreszcie unieruchomię komputer. Ha, ha, ha. Jestem podstępny i bezlitosny. Wolnie kopiować bez końca. Potrafię dostać się do twojego komputera za pomocą pirackiego programu, zainfekowanego pendrive'a, pliku skopiowanego ze strony WWW albo dołączonego do poczty elektronicznej. Dla mnie to przyjemność, a dla twojego komputera może oznaczać to smutny koniec wszystkich danych. Ha, ha, ha! A ja jestem oszust. Oszust internetowy. Potrafię udawać kogoś innego. Mogę o swoim wieku, choć naprawdę mam dużo więcej lat. Mogę opowiadać o sobie wiele zresztą historii, które ty naprawdę uwierzysz. Mogę obiecywać przyjaźń i pomoc, ale nie mam zamiaru przyjaźnić się z tobą i pomagać. A może mówić się ze mną przeciwko w świecie. Śmiało przyjdź, więc zobaczcie, jak potrafię być naprawdę. Ha, 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 tak, tak jak ja. Znajdziesz w internecie. Wiem, że we wszystko, co czytam w internecie, we wszystko, co piszą o sobie, inni nie znają, co ludzie. Prędzej czy później wkładniesz w moją sieć. Internet to kopalnia wiedzy. Internet to kopalnia wiedzy. Wielki świat. Skądliwe treści.
wulgarność, rasizm, sekty. Ha, 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 to właśnie ja. Czytaj, czytaj, a stajesz się złym człowiekiem, agresywnym, zaleczonym przemocą i wulgarnością. Wejdź na moją stronę, czekam na ciebie. Za pośrednictwem poczty albo gadu-gadu. Zatykam łącze na twardym dysku. Spowalniam działanie serwerów. Przenoszę wirusy. Mogę pomagać oszustom internetowym. Często zawieram treści obraźliwe, wulgarne, nieodpowiednie dla dzieci. Ha, ha, ha. Podaj tylko swój adres w internecie, a już się ode mnie nie uwolnisz. Będę wszędzie, wszędzie, tylko ja. Mówią o mnie nasza choroba, a to jestem ja, uzależnienie od komputera. Włącz komputer, no włącz, przecież tylko komputer jest twoim przyjacielem. Tylko komputer dostarczy ci tyle radości, rozrywki, że nie będziesz musiała wychodzić z domu.
pierwszym dniem internetem. Dzisiaj sam komputer pięknie znaczy, ale jak już mamy podpięcie do sieci i możemy sobie posłuchować tej dzieci, to rzeczywiście bardzo często zapominamy się i całe godziny nam uciekają przed komputerem. Trzeba się tego wystrzegać i tych rad posłuchać, tych rad, które tutaj były wypowiedziane ustami naszych szkolnych aktorów, zwłaszcza młodzieży gimnazjalnej. Chcę pogratulować i podziękować gorąco tej młodzieży, która podjęła tę problematykę i w taki artystyczny sposób ją tutaj przedstawiła. Chcę pogratulować również opiekunom, którzy jakby zainicjowali tę działalność związaną z Dniem Bezpiecznego Internetu i podziękowania na ten oczy dla pani Wiody Hanowskiej, dla pani Natalii Borowskiej, popatrzcie tutaj na mnie okiem kamery, i dla pani Kasi Matuszewskiej, bo to te panie były odpowiedzialne za to wydarzenie. Bardzo dziękuję za obradę artystyczną, za scenografię i za to, że w tym spektaklu mogliśmy wspólnie z młodzieżą wziąć udział. Kochani moi, odbyły się też w szkole tutaj dwa konkursy. Za jeden konkurs była odpowiedzialna świetlica szkolna i pani, które na świetlicy pracują, a konkurs miał swój tytuł Moje wymarzone ferie zimowe. Drugi konkurs dotyczył już bezpośrednio internetu. Jego tytuł brzmiał Jestem bezpieczny w internecie. Za ten konkurs odpowiedzialne były dwie panie informatyczki, pani Natalia Borowska i pani Kolega Glanowska, a także pani Kasia Matuszewska. Tutaj na stoliku są wyeksponowane już nagrody.